Od początku roku mundurowi odnotowali 133 wypadki w całym województwie. Łącznie zginęło 15 osób. Choć wynik jest dość wysoki, śląski garnizon policji przyznaje, że patrząc na ubiegłe lata, śląskie drogi są bezpieczniejsze. Spada liczba wypadków, a co za tym idzie, jest mniej ofiar śmiertelnych i rannych. Zauważają to także katowickie władze, które przyznają, że mimo wzrostu zarejestrowanych pojazdów na terenie Katowic, liczba wypadków maleje. Karolina Komada. Brawura i lekceważenie przepisów to najprostsza droga do tragedii. Tak było w Wilkowicach. Kierowca rozpędzonym BMW wjechał na skrzyżowanie na czerwonym świetle. W tym przypadku nikomu nic się nie stało. Nie można tego powiedzieć o zdarzeniu w Tychach z niedzieli 4 stycznia. Na ulicy Oświęcimskiej kierowca BMW nie dostosował prędkości do panujących warunków, wypadł z drogi i uderzył w bramownicę. Zginęła pasażerka. Dzień później, 5 stycznia, zginął 63-letni mężczyzna, który został potrącony na drodze wojewódzkiej nr 483 w Woli Kiedrzyńskiej. Choć podobnych wypadków jest więcej, policja widzi poprawę. Jest bezpieczniej niż w tym analogicznym okresie roku ubiegłego. Od początku roku odnotowaliśmy 133 wypadki, w których 15 osób zginęło, a nieco ponad 150 zostało rannych. Porównując te dane do roku 2023, to jest aż o 53 wypadki mniej i mniej o 60 osób rannych. Jeżeli chodzi o osoby zabite, to ta liczba jest taka sama, wynosi 15. Z roku na rok policja odnotowuje coraz mniej wypadków drogowych. 2023 rok był rekordowy, jeżeli chodzi o poprawę bezpieczeństwa. Zginęło o 29 osób mniej niż w poprzednich latach. Różnice zauważają też katowickie władze. Patrząc w perspektywie 10-letniej, to można powiedzieć, że ponad 50% zmalała ta liczba wypadków, bo było ponad 300. Dzisiaj mamy 140 kilka wypadków i to jest absolutnie wielka, wielka sprawa i cieszymy się z tego bardzo. I oczywiście te działania są zintegrowane, bo to nie tylko kwestie infrastrukturalne czy poprawa infrastruktury drogowej. To też wprowadzenie strefy tempo 30, przeprowadzanie akcji zachęcających do noszenia odblasków czy wprowadzenie innych rozwiązań w celu uspokojenia ruchu. Stosujemy również rozwiązania, żeby wymusić na kierujących ograniczenie ruchu. Jest to wszystko powiązane również z rozwiązaniami administracyjnymi poprzez wprowadzanie stref ograniczonej prędkości. To jest jedno z takich rozwiązań. Drugim takim rozwiązaniem to jest przede wszystkim działania dla poprawy niechronionych uczestników ruchu drogowego i to jest dla ruchu pieszego, czyli tworzymy strefę ruchu pieszego. Tworzymy również warunki dla swobody tego ruchu pieszego, jak również dla ruchu rowerowego. Realizujemy cały program dotyczący budowy infrastruktury rowerowej. I właśnie korzystanie z transportu rowerowego, czy też coraz częstsze korzystanie z komunikacji miejskiej wpływa na zmniejszenie ruchu samochodowego, a przy tym zmniejszenie liczby wypadków.